jeszcze raz. Proszę. Wciąż pamiętam cię. Wśród nas przede wszystkim osoby, które przez cały dzisiejszy wieczór gromadziły pieczątki, odwiedzając różne miejsca na terenie Gostynia. Wrzuciły następnie do urny karty konkursowe z pieczątkami i teraz czekają, czy dopisze im szczęście. Mamy 20 nagród, a zatem 20 osób spośród Państwa wróci dzisiaj do domu tej nocy z upominkami. Losować będziemy od nagrody 20 do pierwszej. W oparciu o regulamin, który Państwo zaakceptowali, jest z nami przewodniczący komisji konkursowej, dyrektor muzeum pan Robert Czub, który odpowiadać będzie za prawidłowy przebieg losowania. Aby losowanie mogło się odbyć, potrzebny jest ktoś, kto będzie nagrody losował. Tradycyjnie tak zwana sierotka dokonuje losowania, bądź sierotka może mieć dowolną płeć. W związku z tym im młodsza sierotka, tym lepiej. Zachęcamy, żeby się zgłosiła. Pan przewodniczący za chwilę wskaże. Już mamy kandydata. Jonasz wyciąga pierwszą kartę. Tak, jedną, tak? Jedną. Przewodniczący komisji sprawdza, czy jest wymagana liczba pieczątek. Przypomnę, miało być ich przynajmniej 8. I teraz proszę o odczytanie numeru. 698. $835. A trzecią nagrodą jest tablet Lenovo. Proszę, żeby to była moja mama. I wiemy już, kto. Że wygrał go posiadacz karty numer 626. Czy jest z nami? Jest, już zmierza na scenę. Za chwilę odbierze z rąk burmistrza Gostynia trzecią nagrodę w loterii, tablet firmy Lenovo. Przypomnę, że wszystkie nagrody ufundowała gmina Gostyń. Teraz losujemy nagrodę numer 2. To również tablet firmy Samsung. 28. Jest. 828. Zmierza już do nas zwyciężczyni. Tablet Samsung. Druga nagroda w dzisiejszej loterii. I za moment, proszę Państwa, przejdziemy do losowania głównej nagrody. Jest to bon towarowy o wartości 800 zł, który można zrealizować w sklepie sababis.pl, w sklepie mającym swoją siedzibę na gostyńskim Deptaku. W rękach Jonasza wszystko teraz. Już wyciągnął. Ile pieczątek? Wystarczy. Wystarczy. Posiadacz karty numer 871. 871. Jest, mamy. Jeszcze
już do nas przybiegł posiadacz tej karty konkursowej. Bon towarowy o wartości 800 zł do zrealizowania w sklepie sababis.pl. Prosimy podziękować również tym, którzy nie dotrwali do tej późnej godziny. Poszli już wcześniej do domu, ale z Państwem chodzili po różnych punktach. A my życzymy dobrej nocy. Zapraszamy do udziału w kolejnych imprezach organizowanych przez gminę Gostyń. A na zakończenie kultowa grupa Yeti zagra dla Państwa jeszcze jeden utwór znany z tamtych lat. Dobranoc Państwu. Pani przetrwały wszelkie zamiecie, zadymy i zawirowania utwory grupy naszej polskiej grupy, która trzymała się cudownie przez ten cały czas. Czerwone gitary, zapraszamy tych, którzy jeszcze z nami są. Frekwencja była zdecydowanie większa, choć jeszcze jej nie zliczyliśmy. Myślę, że też ludzie się dobrze bawili, jak i w poprzednich edycjach. Każda z nich oczywiście się troszeczkę różni od poprzedniej, ale w tym samym jakimś utrzymana konwencji, czyli wszyscy organizatorzy poszczególnych imprez starali się zaprezentować jak tylko mogli. Plany na przyszłość? Tego jeszcze nie wiemy. Na pewno będzie w przyszłym roku, ale jaki będzie temat przewodni, to jeszcze rozmowy potrwają.